Zając, gotów? Gotów. Nazywam się Paulina Haratyk i jestem filmoznawcą. To znaczy prawie. Właśnie piszę pracę magisterską o kinie found footage'owym. I to jest temat, któremu chcę poświęcić życie. Found footage to technika robienia filmów z fragmentów już istniejących obrazów. To taki odpowiednik remiksu w muzyce albo kolażu w plastyce. O czym to ma być film właściwie, proszę pani? Dyrektor, interesuje się tym bardzo. Czy pani ma jakiś scenariusz? Tak. Aha. Tak, proszę. Tak. Proszę bardzo. Found footage jest coraz bardziej popularny. Powstaje wiele filmów wykorzystujących tę technikę. Z powodzeniem używają jej również amatorzy. Żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść na stronę serwisu YouTube. Poza tym, do tej pory powstało tak bardzo dużo różnych filmów i wiele osób chce kręcić nowe filmy, że warto również skupić się na tym, by ocalić od zapomnienia te, które już istnieją. Te, które powstały dawno i o których nie zawsze się pamięta. Temu właśnie służy found footage. Co jest? Czemuś tam wziął? No, czemu? Co to jest? No nie wstydź się. Pokaż! Nie. Pokaż! Nie. Aparat. To aparat, kamera, nie aparat. No, kamera. Choć kino found footage'owe jest popularne, nie jest ono dobrze opisane i rozpoznane. I tym właśnie chcę się zająć. Mój projekt jest przede wszystkim projektem naukowym. Chcę badać, opisywać i popularyzować kino found footage'owe. Jego pierwszym etapem jest praca magisterska, którą właśnie piszę. Drugim strona internetowa, a właściwie blog o tego rodzaju kinie, który prowadzę. Można go śledzić pod adresem www.obrazyzodzysku.blogspot.com. Ty, Andrzej, w tym jest jakiś pomysł, wiesz? Wystarczy do tego, co mamy, dokręcić kilka scen o aktorze, który się do końca filmu nie ukaże na ekranie. I to może być coś dobrego, tym bardziej, że nikt tego nie próbował. No wiesz, no już kilku próbowało. Żeby jednak dobrze zrozumieć, na czym polega tego rodzaju kino, nie wystarczy tylko je oglądać i o nim czytać. Trzeba również samemu spróbować je tworzyć. Dlatego właśnie biorę udział w programie Stypendium z Wyboru. Potrzebuję bowiem komputer, który umożliwi mi wcielenie się w rolę reżysera i montowanie własnych filmów found footage'owych oraz projektor, dzięki któremu będę mogła je później wyświetlać. Jestem pewna, że to może mnie wiele nauczyć.